Cześć widzowie. Deadpool został znienawidzony przez Thanosa, ponieważ śmierć zamiast kochać szalonego tytana kochała Deadpoola. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego śmierć kochała właśnie niego. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Thanos od zawsze kochał śmierć i dokładał wszelkich starań, żeby jej zaimponować i udowodnić swoje oddanie, jednak ten nie był taki jak Deadpool, z racji, że Deadpool będąc zmęczonym swoją codzienną rutyną pragnął śmierci, niemal natychmiast akceptując jej uniwersalne wcielenie, zakochując się w niej nawet mimo tego, że śmierć określa siebie jako kosmiczną obrzydliwość, ale Deadpool ją zaakceptował nie jako śmierć, a kobietę. Kiedy śmierć została uprowadzona przez swojego kosmicznego brata Eternity, Thanos próbował ją uratować, ale ta powiedziała mu, że jej komunikacja należy tylko do Deadpoola, co zmusiło Thanosa do współpracy z Wade'em, ale tak naprawdę śmierć brała pod uwagę tylko Deadpoola, który razem z Thanosem walczył z Eternity, gdzie wchłonął istotę znaną jako Unipower, stając się kapitanem wszechświata, pokazując Thanosowi, że nie ma możliwości, aby mógł być ze śmiercią, na co Thanos nie mógł nic poradzić. Najpewniej śmierć chce Deadpoola z racji, że nie może go mieć, co działa jak zakazany owoc, im bardziej czegoś nie możemy mieć, tym bardziej to chcemy, a w przypadku śmierci jest to dodatkowo spotęgowane, ponieważ śmierć jest wszechmocnym bytem, który teoretycznie ma wszystko, przy czym Deadpool burzy także czwartą ścianę, najprawdopodobniej imponując tym śmierci, która nawet powiedziała Deadpoolowi, że ma wobec niego plany, ale jakie one miały być, niestety nam nie wiadomo, a śmierć zniknęła. Najważniejsze jest to, że w przeciwieństwie do Thanosa, Deadpool kocha śmierć bez strachu i wstydu, kochając ją bezwarunkowo i poddając się jej. A jeszcze bardziej zdumiewające jest to, w jaki sposób myśli Deadpool, ponieważ jego sposób jest bardzo niekonwencjonalny, przy czym śmierć akceptuje każde życie, jakie do niej trafi bez wyjątku, gdzie tylko Deadpool i śmierć mogli zrozumieć siebie nawzajem i pojąć skalę drugiego, co musi być dla śmierci niezwykle ważne, jako ktoś, kto jest przyczyną smutku całego życia. Co więcej, wydaje się, że śmierć często udaje, że kocha Thanosa, aby go kontrolować, w rzeczywistości współczując Deadpoolowi, biorąc go do siebie za każdym razem, kiedy ten umiera, aby mogli spędzić razem czas, kiedy ciało Deadpoola się regenerowało, co jest naprawdę prawdopodobne, ponieważ Thanos rzucił na Deadpoola klątwę, przez którą Deadpool nie mógł umrzeć i być ze śmiercią, a ten sposób pozwalał mu chwilowo omijać klątwę i być ze swoją wybranką raz na jakiś czas, gdzie śmierć wzywała duszę Deadpoola do siebie. Kolejną przyczyną miłości śmierci do Deadpoola mogło być podejście Thanosa, ponieważ według szalonego tytana, skoro on nie mógł mieć śmierci, to nikt inny nie mógł i była to jedyna rzecz, jakiej Thanos nie mógł znieść, a śmierć widząc to i chcąc sterować Thanosem, udawała miłość do niego, kochając Deadpoola, bo mimo przekonania o jej złej naturze, śmierć potrafiła docenić prawdziwe i zdrowe uczucia Deadpoola, w przeciwieństwie do Thanosa, który był według niej głupcem, ponieważ chciał zabijać, aby jej zaimponować, a nie o to chodzi. Śmierć określała siebie jako obrzydliwość, to znaczy, że nienawidziła swojej natury, która została jej nadana, więc nie trudno się domyślić, dlaczego nie chciała kogoś, kto chcąc ją zdobyć cały czas przypominał jej o tym, czego nienawidzi, a Deadpool miał co do niej proste uczucia niż obsesję, dzięki czemu śmierć wybrała Deadpoola zamiast Thanosa, bo po prostu chciała kogoś normalniejszego względem uczuć niż Thanos, będąc od Thanosa dużo potężniejszym kosmicznym bytem. Podsumowując, śmierć kochała Deadpoola z uwagi na jego rzadką przypadłość całkowitej nieśmiertelności i tego, że nie zrobiłby dla niej obrzydliwości, jak ona sama określała śmierć, którą zresztą jest. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film, jak i co myślicie o tym chorym trójkącie. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!